Dzień dobry. Jak zacząć przygodę z Method Feder? Często pytacie. Dawno obiecałem, że pokażę, więc dzisiaj po prostu pokażę wam krok po kroku, co ja robię od samego przyjazdu na łowisko. Jedyne co zrobiłem wcześniej, to wyjąłem kosz z auta, bo żeby się dostać do innych rzeczy, muszę wyjąć kosz. Udajemy, że go tu nie ma albo coś. Zawsze zaczynam od przygotowania towaru. Dlaczego od towaru? Bo zanim towar dojdzie, będzie potrzebował 20-30 minut. Ja w tym czasie sobie rozłożę całe stanowisko, przygotuję wędki. Akurat będę gotowy do łowienia. Ja do peletu mam taki bardzo fajny pojemnik z sitkiem. Wyskakuj. No właśnie taki. Więc po prostu wsypię tu pelet. Nie będę długo, nie potrzebuję dużo. I ten pojemnik po prostu zalewam wodą. Na 30 sekund. Natomiast bardzo ważne, moim zdaniem, ja używam tylko dobrych peletów. Nie używam żadnych granulatów, niczego takiego. To musi być dobry pelet. Natomiast jeżeli nie macie sitka, możecie wziąć jakikolwiek pojemnik i domoczyć sobie pelet z ręki, tak żeby był po prostu wilgotny, zamieszać, zostawić go tak na 20 minut, pół godziny. Jeżeli będzie potrzeba, to go domoczyć. 30 sekund minęło, więc sitko wyciągam z pojemnika. Jest już dosyć chłodno, dzisiaj rano jest 7 stopni, więc odsączam tę wodę. Ok. Ja potrzebuję jeszcze trochę zanęty, więc mam kolejny pojemnik. Ale dosłownie troszkę. Domoczę ją z ręki. Ona się ma wydawać lekko przemoczona. Ona sobie spokojnie w 20-30 minut wypije tę wodę. Będzie taka, jak potrzebujemy. I teraz rozkładam stanowisko dalej. Tutaj na spokojnie dochodzi nam towar. On potrzebuje tam swoje 20 minut, pół godziny. Ja w tym czasie już rozłożyłem resztę stanowiska. Natomiast co dalej? Ja radzę wam na początku, jedźcie na wodę, gdzie jest sporo ryb. Gdzie są karpie, karasie, amury, leszcze, liny. Tak, żebyście po prostu połowili. Obyli się z tym wszystkim. Zobaczyli, jak to wszystko wygląda. A na trudniejsze łowiska przyjdzie czas, na pewno. Natomiast co do stanowiska, ja mam już trochę łatwiej, wiecie. Ja mam kosz, półkę, ramię do federa. Tu wszystko już jest naprawdę super, mega wygodnie się łowi. Natomiast uwierzcie, wystarczy krzesełko z dwa wiaderka, dwie podpórki i na luzie można fajnie połowić. Ja już niektórych rzeczy nie mam, więc wam nie pokażę. Poza tym bym się nie zmieścił do auta ze wszystkim. Natomiast taką mega przydatną rzeczą jest półka boczna, która jest po prostu świetna. Mega wygodnie się łowi, kiedy nie trzeba się schylać. Natomiast zamiast półki możecie sobie odwrócić większe wiaderko i też będzie fajnie i wygodnie. Nie będzie trzeba się, wiecie, za każdym razem schylać gdzieś tam, bo to nie ma wygody. A tymczasem idziemy do reszty sprzętu. Czyli potrzebujemy wędki, kołowrotka. Bez tego się może nie udać połowić na metodę. Jako linki głównej powinniśmy używać żyłki. Tak w 95% przypadków to jest żyłka. Na początek ja bym wam bardzo polecał żyłki o grubości 0,25 jako linki główne. Mocne, wytrzymałe, wybaczają więcej błędów. Nie będziecie zrywać dużo ryb, albo wcale nie będziecie zrywać ryb, czego wam bardzo życzę. I żyłka o wiele, wiele więcej wybacza niż plecionka. Dodatkowo żyłka jest rozciągliwa, dzięki czemu łatwiej się holuje. Zaczynamy oczywiście od przeciągnięcia żyłki przez wszystkie przelotki. Żyłka przez przelotki przewleczona. Teraz jak zrobić taki najprostszy możliwy zestaw do metody? Potrzebujemy do tego podajnika. Ja używam tylko podajników ARC od bardzo dawna, z drobnymi wyjątkami. Chyba najtańsze możliwe podajniki i moim zdaniem najlepsze. I zwykle używam 30 albo 40 gramów. I oprócz tego jakaś szybko złączka. I to wszystko w zasadzie. I po kolei z podajnika ściągamy gumową osłonkę, przewlekamy ją przez żyłkę i następnie przez podajnik. Ok, podajnik sobie odłożę na półkę. Później mamy szybko złączkę. Wyciągamy z niej jedną część, tę cieńszą, przez szerszą część przekładamy żyłkę i teraz mamy tę małą część. W środku niej jest taka mała dziura. Przez nią przeciągamy żyłkę. Ja to wiążę bardzo prostym węzłem spinningowym, czyli szybko złączkę opieram na palcu, oplatam żyłkę 5-6 razy
Ok. Przez powstałe oczko przy szybkozłączce przewlekam żyłkę i przez nowo powstałe oczko drugi raz. Trzymam żyłkę, lekko zaciskam, delikatnie nawilżę i dociskam. Gotowe. Sprawdzam wytrzymałość za każdym razem, czy przypadkiem nie pęknie. Nie ma szans. Odcinam nadmiar żyłki i nie w krzaki, tylko gdzieś chowamy do śmieci na później. I teraz wszystko możemy ścisnąć, czyli gumową osłonkę na podajnik i szybko złączkę możemy schować. Następnie potrzebujemy przyponu. Jeżeli to są naprawdę Wasze początki, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kupić gotowce. Jest mnóstwo różnych. Ważne, żeby były na dobrych hakach i były w miarę wytrzymałe. Ja wiążę sam, natomiast to kiedy indziej może. I pętelkę od przyponu zakładamy na szybko złączkę. Zamykamy tą szerszą częścią. I to jest nasz cały gotowy zestaw na metodę. Przelotowy. Natomiast przy metodzie, nawet przy zestawie przelotowym, występuje samo zacięcie, więc nie ma się czym martwić. Jeżeli pojedziecie na łowisko, gdzie po prostu jest trochę tych ryb, to najprostszy możliwy, moim zdaniem, sposób rzucić w jakieś miejsce, założyć klipsa i łowić cały czas z tego jednego miejsca. Dzięki temu, nawet jeżeli tych ryb nie będzie tam od razu, one tam prawdopodobnie za jakiś czas przyjdą. Ważne, żeby to nie było bardzo głębokie miejsce, tylko miejsce takie do 2,5 metra. Mniej więcej, ja dzisiaj mam troszeczkę utrudnione zadanie. Tutaj jest około 3, 3,5, ale to raczej nie będzie większy problem. Skoro tutaj wszystko mamy gotowe, idziemy po towar. I zobaczmy. Nasz pelet z sitka pięknie się klei. O to chodzi. Przerzucam go do miseczki. Trzeba go rozbrylić trochę. Lekko zamieszać. Powyciągać to wszystko z tych krawędzi, żeby nam nie pleśniało później. Natomiast pelet, który domaczałem z ręki, też jest gotowy. Można by go jeszcze minimalnie domoczyć. Ale to dosłownie minimalnie. Ja sobie go dosypię do reszty peletu. Ok? Ja do peletu jeszcze dosypuję trochę metod miksu. Tak dosłownie trochę. Myślę, że to będzie mniej niż 10% peletu. Jeszcze jest dosyć ciepło, woda jest ciepła. Raczej swoje łowienie opieram głównie na pelecie. To się niedługo pewnie będzie zmieniało, ale póki się nie zmieniło, to raczej korzystam z peletu. Zobaczmy, jak nasza zanęta. Zanęta też się pięknie klei, elegancko. Czyli wracamy do stanowiska. Wcześniej jeszcze jedna rzecz, której mieć nie trzeba ze sobą, przynajmniej na łowiskach PZW, ale ja bardzo polecam nawet najprostszą matę. Najprostszą. Ta mata kosztowała, nie wiem, 20 zł z 2-3 lata temu. Po to, żeby nie kłaść ryb na twardym, na piachu, na kamieniach, żeby się nie obijały. Jeżeli zamierzamy te ryby wypuścić, to dbajmy trochę o nie, żeby nam dawały później radość jeszcze raz kiedyś. Ja mam zawsze w aucie, po prostu. Jeszcze zanim zaczniemy łowić przy tym pięknym wschodzie słońca, podpórki. Bardzo, bardzo ważna rzecz przy łowieniu na metodę. Celujemy w ryby średnie i duże. To wszystko musi się mocno trzymać, dlatego z tyłu muszą być, albo przynajmniej powinny, takie wciskane podpórki. Zobaczcie, ta wędka się sama w tym klinuje. Ona stąd nie wyjedzie, już się nie da ruszyć prawie. Także na tył ja polecam takie blokujące, wciskane podpórki. Naprzód takie z bokiem zabudowane, żeby wędka nam z tego przypadkiem nie spadła. Dodatkowo fajnie jest podpórki ustawić tak, żeby szczytówka była możliwie jak najbliżej lustra wody. Dzięki temu szybciej będzie nam się zatapiał zestaw. I wszystko to, co jest na wodzie, czyli jakieś liście, a niestety jesień za pasem, nie będą nam aż tak przeszkadzały. I nie będzie nam też przeszkadzał wiatr. Jedziemy z tym łowieniem. Aktualnie chyba na metodę najwięcej osób łowi na przynęty typu Wofters, czyli przynęty zbalansowane. Kiedy te przynęty założymy na igiełkę, weźmiemy sobie miskę z wodą, którą ja zawsze mam ze sobą, bo to przydatna rzecz jest. Położymy nasz przypon na dnie, to przynęta będzie się cała ruszała, a haczyk będzie leżał na dnie. Bardzo ważne jest, żeby do odpowiedniej przynęty dobrać odpowiedni haczyk. Co dalej? Potrzebujemy jeszcze foremki do podajników. Ja to robię tak, przynajmniej na początek łowienia. Na spód podajnika trochę peletu, nasza przynęta z haczykiem. Zasypuję
wyciskam. Siłę wyciskania fajnie by było dostosować do głębokości waszego łowiska jako tako. Ja dosyć regularnie, bo nie ufam sam sobie, sprawdzam, jak to się zachowuje w wodzie właśnie za pomocą tej miski. Czyli wyrzucę tutaj podajnik i zobaczymy, po jakim czasie nasz łowter się uwolni. Myślę, że minęło około 6-7 sekund, nic więcej. Cały podajnik się pięknie obsypuje. I teraz pierwsza ryba, która do tego podpłynie, ma wolnego łowtersa, podnosi haczyk w pyszczku. I po wszystkim. Czyli zaczynamy łowić. Dokładnie to samo co wcześniej. Podajnik wyciśnięty. Miejsce już wcześniej zaklipsowane. I jedziemy z tym. Ja dzisiaj spróbuję wam pokazać taki najprostszy możliwy chyba schemat do łowienia. Czyli po pierwszym rzucie odkładam wędkę. Dopinam zestaw tak, żeby szczytówka była ledwo zgięta, ale żeby była napięta. Im głębiej i dalej łowicie, tym dłużej to trwa. Natomiast trzeba to robić bardzo ostrożnie, żeby przypadkiem nie przesunąć sobie zestawu, bo o to chodzi właśnie, żeby przynęta była w tej kupce jedzenia z peletu. Ok. I zostawiamy to na 5 minut. To jest najprostsza możliwa taktyka. Przerzucamy wędkę co 5 minut. Nie czekamy tutaj, wiecie, pół godziny, godzinę, dwie, bo to się mija z celem troszkę. My te ryby mamy karmić, wabić samym dźwiękiem wpadającego podajnika do wody, towarem na dnie, zamieszaniem, które się tam robi przy podajniku. To jest bardzo, bardzo aktywne łowienie i ono musi być aktywne. Teraz na spokojnie zaczekamy 5 minut. Zobaczymy, czy jakieś ryby do nas przyjdą od razu. Dobra, kapkę się zagapiłem. Nie pokazałem pierwszego brania. Przykro mi. Ale bardzo szybko, po 3 minutach, mamy pierwszą rybę. Ja się oczywiście spodziewałem, że tych ryb będzie dzisiaj trochę, bo przyjechałem z nadzieją na karasie, ale to chyba nie jest karaś. I zobaczcie, holujemy. Szczytówka blisko tafli wody. Powoli do siebie. Natomiast holujemy w ten sposób, bo ryba najprawdopodobniej ma haczyk w dolnej wardze. No kurczę, to będzie ładna ryba chyba. Nie chcemy jej tego haczyka wyrwać, dlatego holujemy w ten sposób. Byłem na tej wodzie chyba tylko raz w tym roku. Było fajnie, nie powiem. Nie, nie, to raczej nie jest karaś. Oj, nie. Nie, to nie jest karaś. Rzeczywiście. A ja sobie dzisiaj założyłem taki mały kosz do podbieraka, bo spodziewałem się karasi samych. A, już będzie chyba nasza ryba. Zobaczcie, dopiero w tej końcowej fazie holu podnoszę wędkę do góry. Kiedy już jest taka potrzeba, wyskoczył dziad. Oczywiście holuję dosyć delikatnie, bo tutaj dzisiaj mam przypon chyba 0,20. Jak na mnie to jest bardzo delikatne. A tu chyba mamy naprawdę fajną rybę. O, jest nasz. Jeszcze nie. Fajnie, jakbyście nie popełniali moich błędów i podbierak do wody dopiero wtedy, kiedy już macie szansę rybę podebrać, a nie trzymać go tam, bo straszycie rybę niepotrzebnie, jak ja. Dobra, mamy go. Mam nową sztycę przy okazji. Poprzednia się nie spisała. No karpik, nawet fajny. Przyzwoity. Ryba ma tutaj haczyk w dolnej wardze, dlatego jak ją będziemy na początku podnosić do góry, to jest duża szansa, że się zepnie niepotrzebnie. I zobaczcie. Pierwsza rybka w pierwszym rzucie. Taki karpik koło 40 cm pewnie, może z haczykiem. Taki handlowy, jak się u nas mówi. I od razu tylko rybkę wypuściłem, wracam do łowienia i wszystko tak samo. Czyli trochę peletu na dno, przynęta, zasypuję, zamykam podajnik. Ważne jest też to, żeby ta żyłka, która idzie od szybko z łączki do przyponu, nie wyszła wam gdzieś z boku foremki, bo łatwo ją można uszkodzić niepotrzebnie. Jeszcze kilka słów o samym rzucie. To musi być zrobione wszystko szybko, czyli wędkę daję za siebie. Kiedy tylko poczułem, że stawiła opór, od razu wyrzucam. I po rzucie najłatwiej jest po prostu wędkę odłożyć, zaczekać, aż szczytówka się zluzuje. Wtedy znaczy, że nasz podajnik opadł na dno. Dopinam i to samo. Znowu 5 minut. Rzucam cały czas w jedno miejsce, bo łowię na klipsie. Rzucam po prostu cały czas w tym samym kierunku. Mam tam takie drzewo obrane na drugim brzegu, więc łatwa sprawa. Za dobrze biorą.
drugi rzut, druga ryba i znowu nie nagrałem brania. No, to już następne siedzę czujny. Ale teraz mamy rybę, po którą tu właśnie chciałem przyjechać, czyli prawdopodobnie karasia i to maluszka do tego. A właśnie o to mi dzisiaj chodziło, żeby się z nimi pobawić. Złowić trochę ryb. Opa. O, w listkach. Ładnie podane, jak w restauracji od razu. Ach, piękna polska złota rybka. Przepiękny. Od razu go wypuszczamy, bo pociąg jedzie. Tutaj dosyć ważny jest tempo łowienia. Ty, smyku, zasuwaj, bo to jeden z mniejszych karasi pewnie tu. I cały czas to samo. Branie jest mniej więcej po 3-4 minutach od rzutu, drugie z rzędu, ale jest też ranek, nie ma się co dziwić. I tak samo rzut jak wcześniej. Czyli rzucam. Od razu po rzucie wędka do góry, żeby nam zamortyzowała odbicie na klipie. Wędka na podpórki i spokojnie czekam, aż opadnie. Kąt pomiędzy szczytówką a zestawem, no idealnie jest 90 stopni, ale jeżeli będzie 45, nie ma tragedii żadnej. Też jest wszystko w porządku, też wszystko zobaczycie. Te brania zwykle są tutaj tak mocne, że nie ma się kompletnie czego bać. Przez 5 minut nic się nie wydarzyło. Ściągamy, wrócamy jeszcze raz. Tutaj nie będziemy czekać, aż branie się pojawi jakoś samo z siebie, tylko będziemy się starać, żeby prowokować do tego, żeby brały. I wszystko tak samo. Wędka do góry, na podpórkę. Czekam, aż opadnie. I mamy kolejny rzut na pusto, niestety. Tak to jest. Rozmyśliły się ryby chwilowo. Spróbujemy teraz zrobić rzut z zanętą. Ja dzisiaj jestem nastawiony na karasie. Karasie bardzo lubią zanętę. Więc dokładnie w ten sam sposób jak peletem wyciskam podajnik zanętą. Niczym się to nie różni. Zobaczcie, jaki piękny. Być może ryby rano będą bardziej ochocze przyjść do zanęty. Jedziemy z tą rybą. Nieduża, na pewno. Pewnie kolejny karaś, ale właśnie o to chodzi na początku. Zobaczyć te brania, poczuć je, o jak fajnie muruje. Będzie większy. Aha, bo się oplątał dziadyka. O. No nie jest większy na pewno, ale kolejna bardzo fajna rybka. Piękne nasze polskie złote. Zasuwaj. No i zobaczcie, ryba nam wzięła na zanętę. Powtórzymy rzut z zanętą. Zanęta ma to do siebie, że wabi ryby z większych odległości po prostu. Tam się jednak ten pyłek cały roznosi, co na pewno trochę pomaga zwabić ryby. Natomiast ma to swoją wadę, bardzo często wabi to bardzo małe ryby, których nie chcemy łowić. Typu drobne wzdręki, drobne płotki. Nam raczej przy łowieniu na metodę zależy na tych rybach trochę większych. Natychmiast kolejne branie. Rybki nam weszły, ewidentnie do zanęty. I chyba będzie fajna zabawa teraz. Ale te karasie jakieś takie malutkie dzisiaj. Teraz przy używaniu zanęty były dwa brania bardzo, bardzo szybko. Dlatego wrócę do peletu. Coś dla tych ryb tam zostawało na dnie. Coś faktycznie odżywczego. Więc wszystko to samo, tylko wróciłem do grubszego towaru troszeczkę. Jest, kolejny. Idzie teraz bardzo, bardzo szybko, bo weszły nam ryby. Teraz wszystko pewnie będzie się działo bardzo, bardzo szybko. I przynajmniej będziemy mieli chwilę bardzo fajnej zabawy. Szkoda, że te rybki jakieś takie małe. Nie wiem, czy kiedyś takie małe karasie łowiłem w ogóle. Ale co zrobić? Dobrze, że są. Nie wiem, czy to nie jest najmniejszy mój karaś z tej wody. Masakra. Nie, zobaczcie. Jednooki bandyta. Biedaczek. I teraz ciekawa rzecz. Oplątała mi się żyłka o szczytówkę. Nie muszę teraz ściągać tej wędki tu i wszystkiego rozplątywać. Zobaczcie, położę podajnik na ziemi, złapię tu żyłkę, lekko zluzuję, podniosę rozplątane. Nie zawsze się udaje, ale zazwyczaj się udaje, co nam oszczędza sporo zajęć. Wstawania, chodzenia, takich tam. Oszczędzamy przede wszystkim czas i dzięki temu możemy trochę skuteczniej łowić. Teraz miałem 2 albo 3 puste rzuty z rzędu. Nic się nie dzieje, ale to nic nie zmienia. Dalej przerzucam co 5 minut. Te ryby tam w końcu wrócą, prawie na pewno. Dalej sobie będziemy spokojnie łowić. Natomiast bardzo często pojawia się takie pytanie, czy na wodach, gdzie nikt nie łowi na metodę,
da się połowić po prostu. Więc moje pytanie brzmi, dlaczego by się miało nie dać? To po pierwsze. I ryb do mączek rybnych absolutnie nie trzeba przyzwyczajać. To jest po prostu pokarm. Mimo że te pelety drobne, których używamy, to po prostu pasza dla ryb zazwyczaj. To nawet te dzikie ryby bez problemu do tego podchodzą. To jest po prostu dobrej jakości jedzenie dla nich. Mamy kilka rzutów przestoju. To zrobimy taki ciekawy manewr. Mianowicie, ściągniemy zestaw, nabiję podajnik samą zanętą. Te ryby ewidentnie do zanęty przychodzą. Nawet nie chowam przynęty, nie potrzebuję teraz. Zaczekam, aż opadnie. Ok. Szybko zerwę. Tam nam się teraz zrobi taka mała smuga, do której możliwe, że przyjdą ryby. I rzucę już normalnie z peletem. Nawet prawie w to samo miejsce. Dobra, nikt nie widział. No efekt to dało natychmiastowy. Od razu mamy rybę. I chyba będzie większa niż te poprzednie karaski malutkie. A tam ładnie kaczuchy pływają. A ryba. Cały czas szczytówka blisko wody. Ryba już jest gdzieś blisko. No, w końcu jakiś większy. No, ten już liczniusi. Teraz następna dosyć ważna sprawa to szybkość tego wszystkiego. Zobaczcie, budujemy sobie łowisko tych ryb. Te ryby się tam kręcą prawie na pewno. Dlatego ważną sprawą jest też to, żeby szybko to wszystko robić. Nie spieszcie się oczywiście przy holach, żeby nie zrywać ryb bez sensu. Natomiast samo to po wypuszczeniu już ryby, żeby szybko nabić podajnik i szybko wrócić do łowienia. My musimy te ryby delikatnie, ale jednak cały czas karmić i zaznaczać to, że tu jesteśmy, to jedzenie wpada, wtedy te rybki się utrzymują w tym naszym łowisku. No przecież o to nam chodzi. Ja jestem oczywiście na wodzie PZW, tutaj tych ryb nie ma jakoś wyjątkowo dużo. Na pewno dominują karasie na tej wodzie, na które się właśnie nastawiam. Na razie poza pierwszą rybą idzie dobrze. Natomiast słowo nastawiam przy metodzie też jest takie bardzo mocno na wyrost, bo nie ma chyba właściwie sposobu tutaj, żeby się nastawić na konkretny gatunek. Będziemy łowić po prostu te ryby, których w wodzie jest najwięcej. Tutaj na pewno dominują karasie, więc po prostu będziemy łowić karasie. Teraz pojawiło się coś, czego nie było wcześniej, czyli takie bardzo, bardzo delikatne ugięcia szczytówki. No to już nie było delikatne ugięcie szczytówki, ale ryba się spięła. Nieważne. Nie no, ważne. Znaczy, że te ryby tam są, są gdzieś w okolicy, tylko albo nie pasuje im nasza przynęta, albo nie pasuje im jeszcze coś innego. Nie wiadomo. Dlatego tych przynęt zawsze trzeba mieć kilka, przynajmniej kilka paczek, żeby mieć przynajmniej te podstawowe kolory, czyli żółty, pomarańczowy, różowy, biały, czasami świetnie działa fioletowy, czerwony, tak żeby po prostu mieć trochę różnych kolorów i bardzo różnych od siebie zapachów. Chyba większa ryba. Była chwila przerwy, niewiele się działo, ale już wchodzą nam fajniejsze ryby. Widać, że są większe. Oczywiście poza tym pierwszym karpiem, przynajmniej bardziej waleczne. I też spinka. No samo życie. Na moich wodach to jest jakaś norma. Sierpień i początek września. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Niczym się nie martwimy, bo nie ma czym. Tylko jedziemy dalej. O. I teraz właściwie mam trzecie branie rzut po rzucie. Ale te rybki coś, wiecie, spinające się zrobiły. Spróbuję trochę delikatniej. Teraz holuję do góry, bo tutaj są lilie. Nie chciałbym, wiecie, ryby jakoś głupio stracić. No co, nie są to potwory, nie? Ale już takie rybki całkiem. Takie w sam raz do szybkiego wypadu i zabawy. A dzisiaj czasu mało. Właściwie to jeszcze dopinałem zestaw i już było branie. No, zdarzają się takie akcje. A teraz przed nami jest w ogóle chyba najlepszy okres do łowienia na metodę. Bo te drobne rybki zaczną już powoli odpuszczać, a zaczną brać te takie
smocury, o które nam chodzi najczęściej. Łohohohoho, nawet nie, no nie, właśnie o to nam chodzi. Łowimy jakieś trochę ponad godzinę, ale powiem wam szczerze, że nawet nie wiem ile dokładnie. Może półtorej godziny, te ryby nam weszły, łowisko zbudowaliśmy i one tutaj zwyczajnie są. Strasznie małe, coś, ale są, aleś brudny i śmiguj. Jak widzicie, bardzo proste łowienie, bo aktualnie jedyne co robię, to rzucam. Nic innego się nie dzieje. Ja tylko przerzucam. Natomiast zobaczcie, teraz miałem trzy brania bardzo szybko. Jedno po drugim właściwie. W głównej mierze dlatego, że bardzo szybko przerzucam. Bardzo szybko rzucam zestaw jeszcze raz. To trwa dosłownie chwilkę. I te ryby cały czas dostają tam jedzenie i się tam trzymają. Oczywiście przyjdzie pewnie moment, kiedy się odsuną. Ech, pociąg. Oczywiście przyjdzie moment, kiedy się odsuną na pewno. A później pewnie za jakiś czas znowu wrócą. Tak się będziemy z tymi rybami bawić. Celowo dzisiaj nie nęcę dodatkowo, nie używam szklanki, rakiety, procy, bo chciałem wam pokazać takie najprostsze możliwe łowienie, które też jest jak najbardziej bardzo skuteczne. Właśnie przerzuciłem zestaw. Miałem chyba cztery... O, spinka. Ale to było branie jeszcze w opadzie. Tak coś czułem, że to nie będzie dobrze wpięta ryba. Miałem chyba cztery puste rzuty po tym, jak powiedziałem, że zbudowałem sobie łowisko. No cóż, bywa i tak. Jeszcze tak dwa słowa o sprzęcie. Po pierwsze, podbierak. Jak widzieliście albo nie, mój poprzedni się połamał. Także dzisiaj już mam nową sztycę. Mam nadzieję, że przede wszystkim nie będzie pękała. Natomiast co do wędek. Myślę, że na luzie można zacząć od wędki. O, jest ryba. Bardzo szybko. Na spokojnie, znowu spinka. Na spokojnie można zacząć od wędki 3-3 metra albo nawet 3 metrowej. Ja dzisiaj używam 3,60, bo zobaczcie, tu mam lilię, tam mam lilię, tu są lilie w wodzie, dłuższą wędką mi się łatwiej operuje. I z CW zaczynającym się pewnie gdzieś od 40 gramów w górę. Ja dzisiaj mam 90, ale to by mogło być spokojniej 40. Nie będzie żadnego problemu przy rzucie 30-gramowym podajnikiem na pewno. Do takiego podajnika wchodzi około 20-21 gramów towaru, to jest prawie nic. A nam do łowiska weszły małe ryby, które co chwilę spadają. Przy okazji jeszcze zmienię przynętę na inną, trochę większą. Może te malutkie ryby, które się teraz spinają, nam odpuszczą dzięki temu. Stała się rzecz, która stać się musiała. Odcięło nam ryby. Nic się nie dzieje, kompletnie nie ma wskazań. Znaczy wskazania są, nie ma brań. I zrobię tak. Wycisnę podajnik raz peletem. Na to jeszcze drugi raz. Nawet nie chowam przynęty do środka, nie potrzebuję. To będzie taki rzut donęcający jeden. Spokojnie zaczekam aż opadnie. I zerwę. Czyli zostawiłem tam już właściwie dwa podajniki peletu. I dokładnie to samo zrobię teraz z zanętą. Tak samo na dwa razy wybity podajnik. Dokładnie to samo. Też poczekam aż opadnie. Czyli zamiast przerzucania cały czas co 5 minut, bo przestało to działać, teraz jednorazowo podam więcej towaru i wrócę do łowienia. I teraz jeszcze zacznę troszeczkę inaczej wyciskać podajnik. Bo w tym, jak to zrobicie, ogranicza was tylko wasza wyobraźnia. Ja to teraz zrobię w ten sposób, że wycisnę po prostu peletem. I dodatkowo dodam pół foremki zanęty. I mamy pelet przykryty zanętą. Od razu po rzucie. Wędka, tak jak wcześniej, na podpórki. Tu sobie zostaje. Opadło. Dopinam bardzo delikatnie, żeby nie przesunąć zestawu. Tak samo jak wcześniej. Bardzo, bardzo ważna rzecz. Ten zestaw musi zostać w miejscu. Dlatego ja nie używam nigdy podajników 15-gramowych, 20, które jest bardzo, bardzo łatwo przesunąć. Tylko zawsze zaczynam od 30 w górę. Po prostu. Chyba pomogło szybko, nie? Właściwie to od razu. Natychmiast ryby doskoczyły z powrotem.
Pytanie, czy znowu się nie zepnie. No, ta ryba się wydaje trochę większa, więc jest jakaś tam nadzieja. No właśnie, to już jest taki karaś, który się raczej nie wypnie. I kolejna złota rybka. Piękna. Uciekaj do domku. Karasie bardzo często przychodzą do takiego zamieszania. Jak się dużo dzieje w wodzie, to one często się pojawiają. Dziwna akcja. Zwijam zestaw, chciałem przerzucić. I w trakcie holu, czy w trakcie zwijania, mam szczupaka. O nie! Ty głupku! O! Chyba uciął przypon, nie? Tak, uciął przypon, ale na szczęście jest w podbieraku. No weź, chociaż go wyjmiemy. Coś ty zrobił, gościu. No, takie rzeczy też się dzieją. Pokaż się. Jesteś... Ciekawa akcja. A idzie sobie. O! Jest. Potrzebowałem około 7 rzutów. Jest branie w końcu. Myślę, że niewielkiej ryby i mam nadzieję, że nie szczupaka tym razem. Ale chyba coś na... to może być fajna ryba. No wiadomo, że karaś, nie? Na tej wodzie kiedyś były jeszcze inne ryby. Jak ja tu zaczynałem łowić, to było pełno linów, ale się skończyły. Z jakiegoś powodu. No niestety pyszczek ma w strzępach, ale rybka sama w sobie prześliczna. Dopuszczamy i spróbujemy jeszcze chwilę. I co dalej, moi drodzy? Jeżeli taka seria wam się spodoba, oczywiście dzisiaj same takie najprostsze możliwe rzeczy, jakie są. Jakieś trudniejsze to troszeczkę później. To raz na jakiś czas spróbujemy zrobić taki film. Mam nadzieję, że następnym razem już z pomocą Basi. Na przykład o gruntowaniu. Tylko dajcie znać, jak patrzycie na coś takiego. Ewentualnie jakie poprawki zrobić. Czego nie omówiłem może w podstawach takich najprostszych. Natomiast w całej tej serii ja bym się bardzo chciał z wami dzielić takimi moimi prostymi przemyśleniami co do łowienia na metodę. I jednym z nich właśnie jest ta szybkość łowienia i nierobienie przerw. Jeżeli nęcimy tylko tym jednym małym podajnikiem i co rzut zostawiamy tam raptem 20 gramów jedzenia, prawie tyle co nic, to musimy po prostu siedzieć przy wędkach i regularnie to przerzucać. Przynajmniej teraz, póki woda jest ciepła. I to jest coś, co kiedy ja zauważyłem, zacząłem łowić ryby, po prostu. Te ryby zaczęły się pojawiać w większych ilościach. I oczywiście wymaga to i skupienia, i tego, żeby łowić aktywnie cały czas, ale potrafi się to naprawdę przepięknie odpłacić. Natomiast co do przerzucania cały czas, co 5 minut. Wiecie, jeżeli przez godzinę, czyli tam przez 10-12 rzutów nic się nie wydarzy, to oczywiście pewnie by wypadało albo poszukać innego miejsca, albo zwolnić, albo zrobić jeszcze coś innego, ciekawego. A my na razie zaczekamy, czy pojawi się chociaż jeszcze jeden karaś dzisiaj. Ja bym tam na przykład chciał. Wolałbym lina osobiście, ale też mi ciężko uwierzyć w lina z tej wody. Możliwe, że już ostatni rzut, bo zbliża się deszcz podobno. Wiecie, dopiero co byłem chory, wystarczy. Nie chciałbym tam, wiecie, przesadzić i się rozłożyć od nowa, bo to 8 dni nie byłem na rybach. To o nie, nie może tak być. GoPro się przegrzało, ale zobaczcie tego. To już piękny karaś, około 30 cm. Strasznie wieje, trudno. Przepiękna ryba. Piękna walka i akurat nie nagrana, niechcący. Ale niech szybko ucieka do siebie. A udało się jeszcze jedną rybę. Po kilku rzutach pustych. Chyba troszkę większą. Ale głowy nie dam. I robiłem cały czas dokładnie to samo. Co 5 minut przerzucałem na zmianę. Zanęta, pelet. I da nam to jeszcze jedną rybkę. I jaką? Pana karasia. O, jak dobrze, że się wypiął. Nawet mu dałem luz, a to niechcący akurat, bo nie chciałem już muczyć podbieraka. Bo już jest suchy, a uciekamy. Niestety. I mam nadzieję, że tak w miarę zrozumiale powiedziałem to, co chciałem. Natomiast to jest temat taki bardzo, bardzo prosty dzisiaj. Następnym razem planuję już coś troszkę poważniejszego, trudniejszego. Ale dalej wszystko prostego, bo w metodzie w ogóle wszystko jest dosyć proste, jeżeli się zna już ten schemat odpowiedni. Dajcie znać, jak wam się podobało. Dziękuję wam za oglądanie.
i do następnego filmu.